witam ponownie. Nadal plądruję komisy samochodowe w Radomiu. Komis kim? Tak jakbyś pytał, kim jesteś? Sprzedawca tutaj podał numer kontaktowy. Łapeczki, komentarze mile widziane. Audi jest otwarte. Jest to jego prywatny samochód, należy do jego syna. Powiedział, możesz pokazać, auto jest 3 lata w kraju. Już się chyba zdążyła zamknąć. Skrzynia manualna, niewielki przebieg, dwa komplety opon. Cena wywoławcza 59 900, rok 16. 1.6 dieselek, 110 koni, pełen serwis w ASO. Taki ma tutaj opis. Pokażę wam numer telefonu. Jeżeli byście byli zainteresowani, może powiem na głos: 502 13 99 33. Nie wiem, może mi teraz go otwarł, bo widział, że się tutaj męczę. Ma dobry zasięg pilota. Tak wygląda samochód w środku. Czyściutki, pachnący, zadbany. No i oryginalny, niewielki przebieg samochodu. Czyściutki, pachnący. Zajrzyjmy jeszcze od strony kierowcy, jak to wygląda. Elektryka, kierownica multifunkcyjna, obszyta w skórach, skrzynia manualna, elektroniczny, ręczny. Czysty samochód i zadbany. Rok 16, cena do negocjacji, 1.6 dieselek, 110 koni, 82 przebiegu oryginalnie. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co jeszcze tutaj ma na sprzedaż. Kontakt telefoniczny podałem. Te samochody, które pokazałem w poprzednim filmie, oraz te tutaj, które za chwileczkę wam pokażę, wszystkie należą do tego samego sprzedawcy. Także możecie dzwonić, możecie pytać. Volvo C30 22 900 opłacony, 212 przejechane, 1.6 diesel, 109 koni, czyli silnik HDI. Skóra w środku, skrzynia manualna. C5 w białym kolorze. Ostatnio jak tutaj byliśmy, chyba dwie takie C5 stały. Skrzynia manualna, półskóra, komfortowe samochody, wygodne, dobrze wyposażone, nierdzewiejące. 36 900 opłacony, rok 13, 2 litry, 163 konie, 181 przejechane w dieselku. Zadbana bryczka, duża, wygodna, bezpieczna i dobrze wyposażona. Honda Civic w czerwonym kolorze, grafitowe alusy, skrzynia manualna, grzane poślady, UFO. Dobre samochody, bezawaryjne samochody. Rok 2008, 172 przejechane w benzynie, 1.8, 140 koni, 25 900 za Hondę. Honda trzyma cenę, muszę wam powiedzieć, w Niemczech też trzymają Hondy cenę, chociaż jak wiadomo, Niemcy bardziej wolą swoje krajowe samochody, BMW, Audi, Volkswagen, ale jednak Honda cieszy się w Niemczech dobrym
uznaniem. Audi 21900, opłacona, 2003, 1.8 turbo, 163 konie, S-Line. Tutaj zauważyłem malutką zapraweczkę na nadkolu teraz. Skrzynia manualna. Półskóra w środku. 20 tysięcy złotych ponad za Audicę. Tutaj jest inny sprzedawca. Niezłe kominy ktoś tutaj zapodał. Fordzik B-Max, benzyna EcoBoost, 100 koni, 26900, rok 12, 184 przejechane. Dach panoramiczny, 3 cylindry w EcoBooście. Moje zdanie dobrze znacie na temat tych silników. Drzwi odsuwane z tyłu. Ciekawy kolor samochodu. Peugeot 2008. Ładna opona. Z tego co widzę zimowa. Czy jest tu panorama? Nie ma. Skrzynia z tego co widzę manualna. Taki troszeczkę suwowaty Peugeotek. 43900, rok 15, 153 przejechane, benzyna 1.2, 82 konie, tempomat, nawigacja, parktroniki, Merivka, 36900, rok 15, 112 przejechane, w dieslu 1.6, czyli silnik już oplowski, diesel, auto czyste i zadbane, coś się wiaterek zerwał teraz, mam nadzieję, że mnie tutaj nie poczochra, bo się długo szykowałem do tego wyjazdu, żeby dobrze przed wami wypaść, a co? Auto do miasta. Peugeotek 108. Ale dekle mu ktoś tutaj odszykował. Środek czysty, zadbany. Skrzynia manualna. 32900, rok 17. 40 przejechane, opłacony. 1.2, 82 konie. Mocarny, słuchajcie, 82 konie w tak małym samochodzie, na pewno sobie już jakoś radzi. Zobaczmy jeszcze kilka dostawczaków, ponieważ o takie sprzęty też mnie czasami pytacie. Słońce nareszcie zaszło, lepiej mi się nagrywa, kiedy jest pochmurno. 33900. Rok 13, Berlingo, benzyna 1.6, 100 koni, 154 przejechane, klimatyzacja, wspomaganie i inne bajery. Ładny środek, taki błękitny, gdzieniegdzie ma jakieś takie niewielkie zarysowania. Ładna oponka na samochodzie. Michelin. Zobaczcie, jaki kolor tapicerki, taki morski. Nawet fajnie to się komponuje. Kolejny Berlingo. Wydaje mi się, że te dostawczaki już były na nagraniu jakoś 2 miesiące temu. Też ma ciekawy środek, ale ten ma wstawki takie bardziej szarawe. Ładna opona. 36900, rok 13, diesel 1.6, przejechane 191, tak mi się wydaje, albo 131. Może sprzedawcy tutaj ręka troszkę
z flamastrem poleciała. 1,6 dieselek, 188 przejechane, rok 15, 35 900, ładna oponka, kleber. Ten też ma wstawki takie ala błękitne, że tutaj projektantowi chciało się takie bajery wymyślać. No i ostatni sprzęcior, Citroen, 34 900, 1,6 diesel, 180 przejechane, rok 13. Tutaj był Peugeot, nie wiem czy się zakręciłem czy nie. 3 Citroeny, 1 Peugeot. Prezentuje się ładnie. Oponka jeszcze ma dosyć tutaj bieżnika. Środek czysty i zadbany. Dobra, zrobię sobie chyba przerwę. Przejdę się do samochodu, napiję się wody, zjem jakąś bułę, zapalę fajeczkę, zapytam w komisach obok, czy nie mają nic przeciwko nagrywaniu. Nie chcę nikomu tutaj bez zgody włazić z kamerką na handel. Nie jesteśmy w Berlinie, żebym biegał z kamerką przy pępku i nagrywał samochody jak pan Roman. Pozdro, do następnego.